Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął 3 uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2024 rok, które dotyczą różnych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W jednym z nich chodzi o ośrodki czasowego pobytu, drugi dotyczy budżetu osobistego osób niepełnosprawnych, natomiast trzeci to budowa Dolnośląskiej Sieci Wsparcia. Życie pisze przed nami scenariusze, które nie zawsze wydają się najlepsze, czasami bolesne i tragiczne. Nasze zdrowie jest kruche. Na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego z osoby sprawnej możemy być osobą z niepełnosprawnością, osoba, która będzie wymagała wsparcia. Właśnie dla takich osób, po to, żeby zostały otoczone opieką w niezwykle trudnej sytuacji życiowej, w takiej, w której to życie odwraca się do góry nogami, chcemy zorganizować wsparcie. Celem konkursu na Dolnośląską Sieć Wsparcia jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin dotkniętych nagłą niepełnosprawnością lub powstałą do 3 miesięcy przed objęciem wsparcia. Pomoc będzie skierowana do osób przebywających w szpitalu, które doświadczyły niepełnosprawności w wyniku choroby lub wypadku. W szpitalach, tych największych, wielospecjalistycznych, w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu, to wsparcie będzie polegało na świadczeniu usług wsparcia psychologicznego, prawnego, też w jaki sposób korzystać z rehabilitacji. To będzie wsparcie dostosowane do potrzeb danej osoby. W subregionie jeleniogórskim miejsca wsparcia działające obligatoryjnie dotyczyć będą Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz opcjonalnie pozostałych szpitali. Dofinansowanie wyniesie tu do 250 tysięcy złotych. Zachęcam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w tym konkursie. Od 12 grudnia aplikacje, wnioski będzie można składać. Czekamy na nie do 5 stycznia. Potem wybierzemy najlepszych i podpiszemy umowy w perspektywie 2-letniej. Komplet informacji na ten temat dostępny jest na witrynie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce Niepełnosprawni w artykule Nowe konkursy na 2024 rok.